Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Pamiętacie Państwo, jak na początku tygodnia mówiłem we vlogu, że historycznie rzecz ujmując, gdy politycy i wojskowi mówią o kosmitach, czasem wprost, a czasem rozsiewając po prostu plotki, to zwykle mają coś bardzo niepokojącego do ukrycia i zwykle dotyczy to wojskowości. To jest w tym vlogu, w którym podkreślałem i uwypuklałem, że jest bardzo dziwne, że nagle generał, który szefuje NORAD, czyli amerykańskiej jednostce wojskowej, która odpowiada za bezpieczeństwo powietrzne całych Stanów Zjednoczonych, a później wielu innych amerykańskich generałów aż w końcu sam Jens Stoltenberg, szef NATO zaczęli gadać o kosmitach i tam podkreślałem i przypominałem, że o kosmitach w Stanach Zjednoczonych wojskowi najwięcej gadali w kontekście strefy 51. Ale na takiej zasadzie, że w tej strefie 51 testowano supertajne e, samoloty szpiegowskie w czasie zimnej wojny i gdy je przewożono, to się ludzie bardzo tym interesowali. Więc żeby zaczęli się interesować czymś innym, to rozpuszczono plotki, że to Kosmici. I w tym samym vlogu mówiłem, że każde takie wniknięcie jakiegoś niezidentyfikowanego obiektu latającego, a przecież w ostatnich dniach było ich dużo, tych balonów, a potem nie wiadomo czego, przestrzeń powietrzną danego kraju to jest z jednej strony minus dla tego kraju, bo on musi odpalić cały system obrony powietrznej i z tego tytułu ponosi koszty, a z drugiej strony Korzyść dla kraju wrogiego względem tego kraju, o którym wcześniej powiedziałem, bo na przykład, jak sobie Chiny wpuszczą balon na terytorium Stanów Zjednoczonych i ten balon ma taką powłokę, że pojawi się na radarach, to zostanie odpalony cały system obrony powietrznej, pojawią się radary, te radary zaczną działać, zostanie poderwana. Para co najmniej myśliwców, i już dane wywiadowcze takie Chiny mogą sobie zbierać. Gdzie są radary przeciwlotnicze, jak ten system działa, w jakim czasie od wykrycia pojawia, pojawia się reakcja, w jakim czasie od wtargnięcia jest wykrycie itd., itd. To są bardzo cenne dane wywiadowcze. Mówiłem, mówiłem. No to, drodzy Państwo, teraz się zaczyna. Teraz już się okazuje, że to, co wleciało, a, przepraszam, to co wlata, wlatuje teraz w przestrzeń powietrzną Stanów Zjednoczonych to nie są żadne UFO, nie są żadne NOLE, tylko to są Rosjanie. I to wiemy z całej masy różnych artykułów, bo tych pojawień się w, w okolicy amerykańskiej przestrzeni powietrznej, a co za tym idzie przechwyceń, jest bardzo dużo. I tu powołam się na artykuły. Pierwszy portal do rzeczy. Amerykanie przech, przechwycili rosyjskie samoloty. Znaczy, tak powinno być. Amerykanie przechwycili rosyjskie samoloty, bo ktoś, kto pisał ten artykuł, napisał Amerykanie przychwycili, przychwycili rosyjskie samoloty. No, polska język, trudna język. I w lidzie czytamy, amerykańskie myśliwce po raz drugi w tym tygodniu przechwyciły rosyjskie samoloty bojowe w pobliżu Alaski, relacjonują media w Stanach Zjednoczonych. Zaraz sobie ten artykuł przeczytamy. Potem, drodzy Państwo, portal Defense24, pan Piotr Miedziński, amerykańskie F-16 przechwytują nad Alaską rosyjskie samoloty i, drodzy Państwo, wprost... Yy, Amerykańskie F-35 przechwyciły cztery rosyjskie samoloty koło Alaski. Dlaczego czytam tyle tych artykułów, tyle tych tytułów? To, no, żeby Państwu dobitnie pokazać, że albo y, autorzy tych artykułów są kompletnie niekompetentni i mylą F-16 z F-35, albo co zakładam, tych po prostu 100 przechwyceń było bardzo, bardzo dużo. A to bardzo wyraźnie pokazuje, że. Rosjanie i Amerykanie przeszli na nowy poziom wzajemnego konfliktu, co z jednej strony jest niepokojące, bo jak te dwa mocarstwa sobie skoczą do gardeł, to może dojść do wojny nuklearnej, a ta no, zniszczy całą Ziemię. Niezależnie od tego, czy znajdziemy się w obszarze wybuchu, czy nie znajdziemy się w obszarze wybuchu, to i tak, wcześniej czy później wykończy nas albo opad radioaktywny. Albo nuklearna zima. Także no to jest coś, co no za wszelką cenę powinno się uniknąć. Z drugiej jednak strony, no skoro Rosja i Stany Zjednoczone mają ochotę się ze sobą złapać za łby, a mają i to od dłuższego czasu, to wydaje mi się, że bardziej sprawiedliwe społecznie jest, jak się wezmą za te łby bezpośrednio, a nie pośrednio, na przykład przy wykorzystaniu krwi, Polskiego żołnierza albo i cywila siłą wcielonego do armii. No bo taki żołnierz to wiedział, co robi. Chyba wiedział, jacy politycy są w Polsce, że są nie, nieodpowiedzialni, niekompetentni i mogą jego życiem szafować, bo będą mieli je co, kompletnie za nic. Za to miał płacone pieniądze, za to miał przeróżne przywileje. No, za to, żeby się, że, że że zaciąga na siebie pewne niebezpieczeństwo. No jak to niebezpieczeństwo się zrealizuje, to oczywiście szkoda człowieka, ale zdecydowanie mniej szkoda niż cywila, który. Nie, nie, nie pisał się na to, nie podejmował decyzji, nie brał tych pieniędzy za ryzyko, nie brał tych przywilejów, a jakiś polityk może sobie go zdecydować, że go siłą wcieli do armii, a potem de facto każe umierać. Także no, życie każdego człowieka jest cenne, to jest oczywiste. E, konfliktów zbrojnych być nie powinno, ja tak uważam, a jeśli już, to politycy, którzy te konflikty zbrojne wywołują. Powinni sami to załatwiać między sobą. E, jakieś takie wiecie, fame MMA dla polityków, wchodzi, wchodzą politycy z jednej strony, wchodzą politycy z drugiej strony, ten, kto przeżyje, ten wygrywa konflikt zbrojny barbarzyństwo? No oczywiście, że barbarzyństwo, ale e, czy to nie jest mniej barbarzyńskie, jak życiem będą ryzykować politycy, którzy decydują o tym, że konflikt zbrojny. Się rozpocznie niż miliony zwykłych obywateli, którzy kompletnie nic nie mają do tego, że jakiś konflikt zbrojny się zacznie. Także, no mówię, oczywiście konfliktu żadnego nikt nie chce. Konflikt dwóch mocarstw to jest coś strasznego, bo może zrobić się konflikt z tego atomowy, ale na pewno konflikt bezpośredni tych dwóch krajów jest z punktu widzenia Polski dużo mniej zły niż ewentualny konflikt proksy przy wykorzystaniu na przykład polskiej Białorusi, także tak, tak, także tyle, że się tak wyrażę. A takie mam wrażenie, że e, może jak e, zarówno Rosjanie jak i Amerykanie, mówię tutaj o społeczeństwach, zrozumieją, że ich samych to będzie dotyczyć i to tak na poważnie. To może wymogą na swoich przywódcach, żeby jednak się uspokoili, żeby przestali eskalować te konflikty i żeby pozwolili nam normalnie żyć. No bo Amerykanów w tym momencie to w ogóle nie dotyczy. Konflikt zbrojny na Ukrainie jest gdzieś daleko ich to kompletnie nie interesuje. Dla nich to jest coś, co sobie oglądają w telewizji. Dla Rosjan oczywiście konflikt zbrojny na Ukrainie jest bliżej i ich to dotyczy, bo, bo mogą zostać wzięci do woja i tak dalej, natomiast no, prawdopodobieństwo mają dość nieduże, biorąc pod uwagę ile żołnierzy zostało wziętych na ten konflikt zbrojny, a ilu jest yy, Rosjan w ogóle. Natomiast gdyby się umieli złapać za łby z, z tymi z Amerykanami, no to wszyscy zostaną wzięci. Także Drodzy Państwo, no, sytuacja jest bardzo rozwojowa, bardzo dynamiczna i, i bardzo niefajna, no. Ale często tak jest, że z czegoś bardzo, bardzo niefajnego wychodzi coś pozytywnego. No. Jak to było napisane w pewnym, chyba w Getego, ja częścią tej siły, co ciągle zła, pragnąc, wciąż dobroczyni, no. Mo, może, może się opamiętają, tak? No i przeczytajmy sobie może artykuł w Defense24 i go sobie skomentujmy. Artykuł pana Piotra Miedzińskiego pod tytułem Amerykańskie F-16 przechwytują nad Alaską rosyjskie samoloty. Dwa amerykańskie samoloty F-16 przechwyciły w pobliżu Alaski cztery rosyjskie samoloty. Poinformowało dowództwo obrony północnoamerykańskiej przestrzeni powietrznej i kosmicznej NORAD. Jak dodano w komunikacie, rosyjskie samoloty nie były związane z falą tajemniczych obiektów powietrznych zestrzelonych przez wojsko amerykańskie nad Ameryką Północną w ciągu ostatnich kilku tygodni. O to już się okazuje, że aż kilka tygodni zestrzeliwali te UFO. Dlaczego oni to powiedzieli? No bo gdyby się okazało, że to jednak były rosyjskie, no to. Wiecie, jakby się okazało, że obiekt wojskowy rosyjski wtargnął na przestrzeń, w przestrzeń powietrzną amerykańską i został zestrzelony, no to wydaje mi się, że za mniejsze rzeczy wybuchały konflikty zbrojne. I to zarówno y, Amerykanie mieliby pretekst do rozpoczęcia takiego konfliktu, uznać, że to był konflikt sprowokowany, jak i Rosjanie. słowo pretekst. Bo powód do rozpoczęcia konfliktu zbrojnego... No to moim zdaniem musi być poważna, moim zdaniem w ogóle ich nie powinno być. Norad poinformowało w swoim komunikacie, że dwa amerykańskie samoloty F-16 oraz dwa F35A, E1 centry i KC135 strato tanker. Poderwano w poniedziałek 13 lutego w celu przechwycenia w pobliżu Alaski czterech e, poje, e, wojsk rosyjskich samolotów. Były to bombowce Tu-95 i myśliwce Su-35. Jak podano w komunikacie, rosyjskie samoloty pozostawały w międzynarodowej przestrzeni powietrznej i nie wkroczyły w amerykańską lub kanadyjską przestrzeń. Powietrzną. Mimo tego, zgodnie z procedurami, należało interweniować. Norad zapewnił, że rosyjska aktywność w tym regionie występuje regularnie i nie jest postrzegana jako zagrożenie, ani nawet e, brana za prowokacyjną. Ministerstwo Obrony Rosji e, nie skomentowało przechwycenia swoich maszyn, ale potwierdziło w środę, że w ostatnich dniach przeprowadziło loty nad wodami międzynarodowymi, w tym na morzu Beringa między Alaską a Rosją. W październiku minionego roku amerykańskie samoloty F-16 przechwyciły dwa rosyjskie bombowce międzyna, międzynarodow w międzynarodowej przestrzeni powietrznej w pobliżu Alaski, a we wrześniu NORAD poinformował, że wykrył dwa rosyjskie samoloty patrolowe. W związku z tym państwa NATO zwiększyły... Wost w ostatnich latach liczbę ćwiczeń wojskowych w Arktyce, ponieważ Rosja rozbudowywała i odnowiła swoją infrastrukturę wojskową w tym regionie. Trzy rosyjskie samoloty bojowe również były przechwycone w poniedziałek nad Morzem Bałtyckim. W związku z tym poderwano alarmowo dwa holenderskie F-35 stacjonujące czasowo w Polsce. W przypadku tych F35 też chodzi o to, że one są takie podobno. E, przynajmniej producent tak twierdzi. Zakładam, że tak jest, super nowoczesne, i mają, e, i mają niską wykrywalność przez radary. W związku z tym Amerykanie, e, przynajmniej Rosjanie e, mogą robić takie prowokacje e, po to, żeby te natoskie F35 były podrywane, i żeby sobie testowali, jak je wykrywać, jak je omiatać wiązką radaru i tak dalej. Ech. Samoloty nadlatujące z wyłączonymi transponderami od strony Kaliningradu zostały zidentyfikowane wzrokowo jako rozpoznawczy IU-20M, eskortowany przez dwa myśliwce Su-27. Co ciekawe, Luftwaffe poinformowała na Twitterze, że 14 lutego. Ponownie zaobserwowano maszynę IU-20. Trudno jednocześnie określić, czy jest to typowe zachowanie Rosjan, mające na celu wywołanie w krajach zachodu paniki w związku z kolejnymi deklaracjami pomocy dla Ukrainy. Czajcie, typowe zachowanie, mające na celu wywołanie paniki. Nie no, takie to po prostu typowe, rutynowe i tak dalej, no. Prawie, że dobrosąsiedzkie stosunki, no. Panikę usiłują u nas wywołać, no łapserdaki, paniki w związku z kolejnymi deklaracjami pomocy dla Ukrainy, czy zbliżającą się rocznicą inwazji Rosji na Ukrainę swoją drogą, żeby kurde świętować, rocznicę czegoś takiego, po cholerę te wojny są. Ja naprawdę, ja się w ogóle zastanawiam, dlaczego ekolodzy nie protestują. Przecież tyle ile szkodliwych substancji jest teraz uwalnianych do atmosfery. Te rakiety latające, przecież to tyle CO2 emituje, te diesle spalające tak dużo paliwa. Dlaczego kurczę te ekologiczne organizacje tak siedzą cicho? Przecież oni powinni protestować. Nie siedzą cicho. Ty masz jeść robale dla dobra klimatu, a najlepiej to w ogóle, żebyś nic nie jadł. A tam proszę bardzo, zero protestu. Trudno je, mhm, to już było. Rosja gromadzi samoloty i śmigłowce. Według zachodnich źródeł wywiadowczych Rosja gromadzi samoloty i śmigłowce w pobliżu granicy z Ukrainą, co wskazuje, że przygotowuje się do dorzucenia do ich do walki, aby wesprzeć ofensywę lądową, poinformował Financial Times. Tak, z tego co wiem, to około 200 km od granicy, żeby nie oberwać Heimarsami. W ostatnich dniach samoloty amerykańskie były podrywane kilkukrotnie w związku z chińskim balonem. Oraz trzema niezidentyfikowanymi obiektami. 4 lutego amerykański F-22 zestrzelił podejrzany chiński balon obserwacyjny u wybrzeży Karoliny Północnej. Trzy inne oficjalnie niezidentyfikowane obiekty zostały zestrzelone między 10 a 12 lutego. No właśnie, oficjalnie niezidentyfikowane. Tutaj nawet Defense 24 sugeruje, że oni doskonale wiedzą, co zestrzelili, tylko woleli mówić, że nie, nie wiedzieli. W opinii Pentagonu, trzy ostatnie zestrzelone obiekty były bezzałogowe. No to, to dobrze, to nikogo nie zabili. Również dlatego, że, wiecie, gdyby to na przykład było rosyjskie czy chińskie, to tacy Rosjanie czy Chińczycy mogliby zaraz stwierdzić: o, to, 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 na, to tam była nasza załoga, a? naszych obywateli zabili, proszę bardzo, wojenka. Albo przynajmniej mogliby grozić, straszyć. Wiecie, to nie jest dobre. Chociażby dlatego, już pomijając fakt, że to się może wymknąć spod kontroli, to jest taka gra wielkich tego świata. No ona się naprawdę może wymknąć spod kontroli, może z tego być coś, coś strasznego, ale takie straszenie źle wpływa na rynki. I, I złotówka spada, a przez to nam strasznie rośnie inflacja. Znaczy, przede wszystkim to rośnie przez pisoze, ale również przez to, nie? Stwierdził, że wykryć dalej. Nie wiadomo, e, nie wiadomo dotąd, w jaki sposób obiekty te były zasilane. E, przedstawiciele Sił Zbrojnych nie nazywają ich balanami. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby stwierdził, że wykrycie trzech tajemniczych obiektów w ciągu trzech dni mogło być spowodowane tak zakładam, bo to są straszne literówki. E, zmienieniem oprogramowania radarów. Podkreślił, że obiekty te różniły się od chińskiego balonu szpiegowskiego, który został zidentyfikowany od razu po zauważeniu. Były nie tylko mniejsze, ale też leciały znacznie niżej, stwarzając zagrożenie dla ruchu lotniczego. Przedstawiciel Białego Domu przyznał jednocześnie, że choć trwają poszukiwania szczątków obiektów, ich znalezienie będzie, tr będzie trudne ze względu na upadek na trudno dostępne obszary pokryte lodem wody Oceanu Arktycznego, górzysty Yukon i dwa jeziora Huron. Także, drodzy Państwo, no zaczyna się. Coraz bardziej sobie skaczą do gardeł, oby tylko z tego wojny nie było. Pozdrawiam, drodzy Państwo. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!